Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Major, a dzisiaj opowiem Wam moją historię. Kolejny wkurw. Dawno nie było. Dzisiaj taka dziwna sprawa. Jak zwykle musiałem coś spierdolić w robocie. No bo to kurwa, przecież taka jest. Ja już mam takie szczęście, że nie zwalniam się z pracy. Zawsze muszę coś tak spierdolić, że muszą mnie wyjebać. I dzisiaj była taka sytuacja. Tworzę sobie tylko... Mam cytr dzisiaj. Ja jechałem do roboty, jechałem do domu. Myślałem, jak to nagrać. Mówię, napiję się, kurde. Trzeba nagrać w kurwa. Wracam do domu, mam cydra. No, napiję się cydra. Zawsze 4,5. No i mianowicie, co odjebałem? Pracuję w firmie handlowej, gdzie... Za Twoją premię odpowiadają ilość punktów, jakich zrobisz, ile sprzedasz, tak? Twoja premia zależy od ilości punktów, ile zdobędziesz. No, że ja jestem taki mały diabełek, taki mały hakerek. Musiałem znaleźć lukę w naszym systemie. I znalazłem taką furtkę, przez którą się dostałem i potrafiłem zmienić mnożnik punktów danych produktów. I rozjebałem system. Podłapali to ode mnie. Ja zrobiłem sobie jeden dokument ze zmienionym mnożnikiem, żeby tych punktów było więcej. Jak tamci kurwa podłapali. Zaczęli napierdalać kurwa, jak pojebani te wuzetki kurwa. No i mnie podpierdolili mnie, że to ode mnie wyszło, że to ja rozjebałem, tak? Ogólnie wiedzą kierownicy, pół kurwa sklepu wie. Jak się dowie kurwa dyrektor oddziału, to nas wszystkich wypierdoli. Kierownik podrukował sobie wszystkie te kurwa dokumenty, te podrobione. Wszyscy mają przejebane. Ogólnie 6 osób jest, którzy 6-7, chuj tam, którzy robili te dokumenty i oni mają przejebane. Łącznie ze mną, bo ja zrobiłem jeden dokument i kurwa pokazałem. No i kurwa ogólnie odjebałem manianę, bo kurwa mogłem o tym nie mówić, tak? Pokazałem to w formie ciekawostki. I dzisiaj zrobiłem, bo akurat potrzebowałem punktów, tak? Sprawa wygląda następująco. W najgorszym wypadku wypierdolą mnie i wszystkich, ale kurwa, czy by wszystkich wypierdolili, jakby się o tym góra dowiedziała, tak sobie myślę. Gdyby o tym się góra dowiedziała, przeszukaliby wszystkie sklepy, czy przypadkiem ktoś na innym sklepie o tym nie wiedział. Bo i tam by wypierdolili, jak wszystkich, to wszystkich, tak? Moim zdaniem. W średnim wypadku po prostu będziemy musieli oddać te punkty. Znaczy w sumie to chyba najłagodniejsze załatwienie tej sprawy. Oddać te punkty, co podjebaliśmy, żeby firma nie była stratna. Albo po prostu dostaniemy opierdol, taki ostry i po prostu nie wyjdzie to poza szeregi naszego sklepu i to będzie w sumie chyba najlepszy wypadek. Ogólnie, no, ja tak jak mówię, zawsze musiałem coś spierdolić. Póki co nie wiem co się będzie działo, na razie jestem po robocie. Piję sobie cytr, zaraz pójdzie, chyba walnę jeszcze jakiegoś kielona. Ale tak bardzo się nie stresuję, mam wyjebane. Zawsze miałem wyjebane. Dopiero jak stracę, to wtedy będziemy myśleć o czymś innym. Na razie zobaczymy, co się będzie działo. Ale tak jak mówię, zawsze Majorek musiał coś odpierdolić. Wyjdzie, myślę, z tego jeszcze kupa śmiechu i może nic nie będzie, może nie będzie żadnej tragedii. Nie wiem. Taki wkurwik na szybko. Nie mam na razie nic więcej do opowiedzenia, tak więc informacja na szybko, wkurwik na szybko. To było tyle, kurde. Nie mam nic więcej. Jeżeli coś będzie jakiś rozwój wypadków, to Wam o tym powiem, co się wydarzy. W sobotę idę do pracy, będzie główny kierownik i jak dostanę opierdol, czy mnie wypierdolą, to się o tym dowiecie i będziecie wiedzieć. Tak więc to było na tyle. Trzymajcie się do następnego. Cześć.